Ostatnio, moi drodzy, kupiłem swoją najtańszą obudowę za 10,90. Dokładnie tak, a wygląda ona w taki oto sposób. Jest to sklejka. Dlaczego właśnie obudowa ze sklejki? Bo tak jak już wiecie, po tytule i po miniaturce, ten oto zwodowany komputer będę zamieniał na komputer wiszący na ścianie. Zapraszam do oglądania. Cześć, siemaneczko, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Tech Mod i właśnie dzisiaj będziemy zajmowali się rozbiórką tego oto właśnie mojego kompa i będziemy tworzyć z niego komputer na ścianie, wykorzystując właśnie sklejkę, żeby to była taka właśnie najtańsza opcja, którą każdy z Was może zrobić, bo oczywiście nie musi być to komputer, który jest zwodowany, tak żebyście mogli go sobie zrobić na ścianie, a może być to właśnie komputer bez chłodzenia wodnego lub po prostu z chłodzeniem wodnym już takim typowo AIO. I tutaj, moi drodzy, właśnie w tym miejscu brakuje tego komputera, tak żeby on wisiał specjalnie nad stanowiskiem, żeby nie dość, że wyglądał w kadrze, to jeszcze dodatkowo spełniał swoją funkcję, a biurko miało większą przestrzeń do na przykład ustawienia drukarek 3D czy innych elementów, które przydadzą się do personalizacji, customizacji czy moddingu PC. A w tym komputerze, moi drodzy, nie będzie i9 14 generacji, nie będzie też i9 13 generacji, a będzie i7 11 generacji, ponieważ tworząc razem z Intelem ten odcinek, postanowiliśmy, że w przyszłości go jeszcze zupdate'ujemy. Dlatego robię go na starych podzespołach, a pełną listę możecie sprawdzić w opisie. Bo komputery w odcinkach nie zawsze muszą być z najwyższej półki. To rozkręcamy całość i za chwilę przedstawię Wam, jak będzie wyglądał plan dołożenia tego wszystkiego na tamte drewienko. Po rozkręceniu całego komputera rozstawiłem wszystkie sprzęty. To, co tutaj widzicie, mamy chłodnicę razem z wentylatorami, płyta główna, mamy kartę graficzną, zasilacz, tutaj mamy kolejną chłodnicę i mamy oczywiście pompę. Teraz kwestia, aby to wszystko ładnie połączyć, bo zamysł jest taki, aby z tej pompy, którą tutaj widzicie, muszę wyjść tutaj do naszego bloku chłodzenia na procesorze, następnie stąd będę musiał wyjść tędy, wejść tutaj do tej chłodnicy, prawdopodobnie w ten otwór, następnie stąd wyjść do tej rurki. Ta rurka jest, moi drodzy, ozdobna, ona do niczego tutaj tak naprawdę nie będzie służyła, ponieważ ładnie wygląda i przez nią będzie płyn sobie przechodził tutaj. I następnie tutaj stąd będzie przechodził do karty graficznej, tu się wszystko będzie działo w karcie graficznej, będzie pobierało ciepło i następnie wchodziło tutaj, tutaj, tutaj do tej chłodnicy, pewnie tu, w tym miejscu. Następnie ochłodzona delikatnie ciecz będzie wpływała nam z powrotem do naszego rezerwuaru. I to, co jest bardzo, moi drodzy, ważne, to to, że aby między danymi chłodnicami, jeżeli mamy tylko jedną pompę, zastosować właśnie chłodnicę, żeby po wyjściu ciepłej cieczy wchodziła ona do chłodnicy, delikatnie się chłodziła i dopiero wtedy wchodziła do karty graficznej. Później następnie z karty graficznej wchodziła do kolejnej chłodnicy i z powrotem do pompy. Bo jeżeli zrobimy to, powiedzmy, najpierw wejdzie do procesora i ciepła ciecz dostanie się do karty graficznej i ona już będzie tutaj ciepła i dopiero wtedy będzie do chłodnic, nie będzie miało to zbytnio sensu. Widziałem takie montaże, no można to zrobić, jeżeli już naprawdę nie mamy jakiegoś takiego wyjścia w komputerze, ale ja zawsze polecam, żeby pomiędzy blokami znajdowała się chłodnica. Ja teraz poszukuję takiej podstawy do tej oto płyty głównej, bo ona na razie sobie tutaj leży, ale muszę znaleźć starą obudowę i wyciąć z niej po prostu tą metalową blaszkę, do której zawsze przyczepia się płytę główną, żeby to ładnie już się działo i na podstawie tego rozmieścimy już wszystkie rureczki. Dorwałem starą podzewiałą obudowę i roznitowałem potrzebną do następnego etapu blaszkę. Wykręciłem także przycisk, ponieważ płyta główna nie ma bezpośredniego przycisku start, aby odpalić później kompa. No i wiecie, biorąc teraz pod uwagę całą tą konstrukcję, fajnie będzie schować kable, więc tutaj pozaznaczałem sobie takie kółeczka, które będę wycinał tutaj w tym miejscu, żeby schować ten kabel, no bo niestety akurat tu kolorowy to też szkoda, że czarnych nie zrobili. Wiem, że w nowych już pompach są czarne.
Tutaj mamy dziureczkę do zrobienia, tutaj mamy na kabelki. U góry one będą sobie po prostu wychodziły, więc tutaj nie będę już nic dziurkował. Tutaj te kabelki też pójdą z tej strony, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ chłodnice z drugiej strony dobrze, żeby miały jakikolwiek przewiew, bo to, że one tutaj będą, powiedzmy, wentylatory odbierały powietrze, ale dobrze, żeby z tyłu był jakiś przeciąg. Więc z tyłu też zaznaczyłem już, w których miejscach te chłodnice mają się znaleźć. I tutaj sobie je odrysowałem, więc wytnę po prostu taki mały otwór, żeby móc później je przykręcić do deski, ale żeby jednak był przewiew, bo z drugiej strony będzie trochę miejsca na kable, takie 2 cm z listewek, więc będzie taki w miarę delikatny przeciąg. Jak mogliście zauważyć, niestety stolarz ze mnie jest słaby, dlatego dziury są takie, jakie są, ale tak naprawdę liczy się efekt końcowy i tutaj będę robił maskownice, które będą wydrukowane na drukarce 3D. Można by było to zrobić z czegokolwiek, no ale na razie tak zostanie. Najważniejsze, że te kółeczka wyszły, to są oczywiście plecki tego całego kompa i tutaj mam teraz poukładane takie dystanse. Te dystanse będą troszeczkę niżej. Do tych dystansów będzie doczepiony taki płaskownik, który będzie tutaj właśnie zawieszony na haku. Tutaj w 3 miejscach, tak żeby to się dobrze ściany trzymało, żeby to się nie wyrwało, a tutaj tylko 2 takie po prostu asekuracyjne i tutaj z tyłu będziemy właśnie chowali te wszystkie kable. One tam jakoś nie muszą być mega dobrze poukładane, no bo jednak to będzie wisiało do ściany. Ubolewam trochę nad tym, że nie mam jeszcze przygotowanego małego warsztatu, gdzie mógłbym docinać wszystkie rzeczy na równym stole i konstrukcja od tyłu. Może nie wygląda zbyt pięknie, ale musiałem trochę zaimprowizować. Zakładam, że też nie każdy z Was ma dostęp do warsztatu. Po przykręceniu wszystkich zaplanowanych deseczek finalnie pomalowałem naszą obudowę na biało. Na Instagramie robiłem głosowanie białe czy czarne i można powiedzieć, że był remis. Finalnie zdecydowałem się na biały, aby podzespoły były lepiej widoczne. Naszą obudowę pomalowałem na biało farbą akrylową. Zwykłą farbą akrylową, bez żadnych tam udziwnień. Teraz biorę się za przykręcanie wszystkich rzeczy. Teraz było sporo kombinowania, ponieważ oryginalne śrubki nie są dostosowane do takich eksperymentalnych projektów. Dodałem trochę podkładek i nakrętek, aby dobrze zamocować chłodnicę. Reszta elementów nie była już tak skomplikowana do montażu. W przypadku pompy zastosowałem po prostu krótkie wkręty do drewna. Tutaj kiedyś powstanie taki typowy warsztat, ale na razie, aby można było wydrukować cokolwiek, to drukarkę po prostu postawiłem, gdzie było wolne miejsce i jest gotowe. Mamy zrobione zaślepki, mamy zrobione wszystkie kółeczka, które tam będą i teraz idziemy zobaczyć, czy w ogóle udało mi się to wszystko dobrze wymierzyć. To pójdzie tu, elegancko. To pójdzie tam pod spód, co prawda nie będzie widać pod kartą graficzną, ale jak już ma być ładnie, to nie będzie ładnie. To, moi drodzy, ma pójść tutaj. To ma iść tutaj. Elegancko, co? Teraz tak, jeżeli chodzi o kartę graficzną, to jest największy problem, jak ją tutaj umieścić. Ja wydrukowałem, tu wyciąłem w ogóle na ten kabel miejsce. Zrobiłem dystanse na drukarce 3D tak, żeby delikatnie ona była w powietrzu. W taki oto sposób. Dystanse zostaną przykręcone bezpośrednio tutaj do naszej dykty drewnianej. I później, no nie wiem, może zaszaleję i spróbuję po prostu na taśmę dwustronną, taką, którą przykleja się listwy samochodowe. Wrzucę jej tam naprawdę dużo, żeby przykleić tą kartę graficzną. Myślę, że powinno wytrzymać. Ona nie jest jakaś tam ciężka, żeby było jakieś mega duże obciążenie. Zresztą mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, więc sami lepiej nie róbcie tego na taśmę. Lepiej zakupić sobie po prostu tutaj całą tą szynę do montowania w pionie. Ale ja chciałem zrobić po prostu najtaniej. Po polsku. I tutaj, w tym miejscu, pod spodem, umieściłem dystansę, żeby delikatnie to podnieść, ponieważ ten rezerwuar można obracać i jego dostosujemy do tego rurką, to będzie bardzo proste gięcie, ale natomiast tutaj, w tym miejscu, muszę pomanewrować kartą graficzną lub rezerwuarem, aby wyrównać się, żeby nie robić już tutaj gięć, tylko na przykład wstawić sobie ładnie jedną prostą rurkę, która też będzie fajnie wyglądała w tą stronę. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. W ruch poszła taśma dwustronna. Zrobiłem to na swoją odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
Teraz czas na wycinanie rurek. Jest to dosyć pracochłonny etap całej budowy, ze względu na dość nietypową budowę tego peceta. W niektórych miejscach miałem potrójne gięcie na jednej rurce, ale nie chciałem stosować przejściówek. Niebawem nagram Wam odcinek z prostego i bardziej zaawansowanego wyginania rurek do chłodzenia wodnego. Przygotowanie obiegu to praca na kilka godzin, ale zniszczyłem tylko jedną rurkę i kilka udało się odzyskać ze starego kompa. Na koniec poukładałem kabelki i udało się przygotować wszystkie podzespoły. Na koniec wydrukowałem jeszcze podstawki pod zasilacz, żeby tutaj nie ryzykować tematu z taśmą. No to moi drodzy, chyba skończone. Teraz możemy przejść już do zalewania cieczą. Jest jeden problem, mały. Ponieważ nie wiedziałem, że mam tak mało niebieskiego koloru, a chciałem go zalać niebieskim kolorem, ale mam jeszcze troszeczkę przezroczystego, więc mam nadzieję, że uda się go wymieszać. Może będzie trochę bladszy, ale LEDy same w sobie powinny to wszystko nadrobić. Montujmy i sprawdźmy, czy w ogóle to zadziała. Czy ruszy pompa, czy ruszy wszystko i czy nic nie będzie ciekło. Pompką sprawdziłem, nie było ubytku żadnego powietrza, więc mam nadzieję, że ciecz też będzie na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o sam montaż do ściany, to będę montował to na takie trzy kołki, bo mam to tak, jak widzieliście na samym początku, zrobiłem trzy uchwyty i będziemy go po prostu zawieszali w taki oto sposób. Myślę, że powinno wytrzymać, to jest chyba 14 cm kołek, 3, no a komputer sam w sobie no nie jest aż taki olbrzymi i ciężki. Dziury wywiercone i kołki wstawione. Teraz można zaczynać wodowanie. Zawsze zaczynam od pompy, ponieważ ona jest smarowana cieczą, która znajduje się w całym obiegu. Więc dolewamy płyn, włączamy kompa, gdy pompa się prawie cała opróżni, dolewamy i tak aż cały obieg zostanie wypełniony. Nigdy nie może chodzić na sucho. Nie dolałem do końca płynu do rezerwuaru, aby uzyskać efekt fontanny. Jedna wada to trochę będzie się cofał płyn, ale dla tego efektu warto to tak zostawić. Dla ostatniego efektu dodałem jeszcze LEDy od Nanoli, aby ładnie ozdobić dookoła ramkę. Idealnie pasują się na ścianę z nanolifami, które już wcześniej montowałem na ścianie. Całą zabawę z oświetleniem zobaczycie jeszcze na moim głównym kanale. Razem z Wiolą zamontowaliśmy komputer i teraz czas na prezentację. Zawsze chciałem mieć swój własny komputer, który będzie zdobił moją ścianę jak obraz. Udało się i mimo delikatnych niedoróbek, jak widzicie, nie jest to mega skomplikowane. Z chłodzeniem wodnym może bardziej, ale z przyczepieniem podzespołów do płyty nie wymaga mega umiejętności. To mój pierwszy materiał na moim nowym kanale, więc będzie mi bardzo miło, jak zostaniecie ze mną na dłużej w świecie moddingowych technologii. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, łapce w górę i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takich rozwiązaniach. Na razie, trzymajcie się, cześć!